Dzień dobry Państwu, Maksymilian Wysocki, zapraszam na dzisiejszy wywiad gospodarczy. Naszym gościem dziś jest pan doktor inżynier Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Szanowni Państwo, dzisiaj odpowiemy na pytanie i opowiemy o tym, jak NCBiR pomaga rozwijać polskie innowacje. I zaczniemy od takiego, moim zdaniem, skrajnego przykładu, ale bardzo ciekawego. Otóż od NCBiR w ramach programu Gaming, którego czwarta edycja właśnie się zakończyła, 43 firmy z obszaru innowacji gier komputerowych dostaną aż 154 miliony złotych. No i teraz pytanie brzmi, dlaczego gry komputerowe z tak dużym dofinansowaniem i gdzie tutaj jest miejsce na innowacje i dlaczego to jest ważne, jeśli jest ważne? Chciałem tu zwrócić na kilka aspektów uwagę, które po części wpisują się też w ten motyw przewodni. Gaming dotyczy obszaru, który może wydawać się dość niepoważny, bo to są gry komputerowe, ale jego wartość na rynkach, czy to ogólnie na świecie, szacuje się na ponad 150 miliardów dolarów, a w szczególności również w Europie to jest bardzo duża wartość i Polska tutaj akurat jest na drugim miejscu, jeżeli chodzi o kraje wschodnie europejskie, tuż za Rosją. Tutaj ta wartość sprzedaży w zakresie rynku gier to jest około 0,5 miliarda złotych w skali całego naszego kraju. Natomiast to jakby uzasadnia tezę, że to nie jest coś niepoważnego, tylko że to jest całkiem dobrze rozwijający się rynek. Druga jakby ważna przesłanka do tego, żeby gaminga traktować jako jeden z bardzo ważnych elementów w strategii, którą realizuje NCBR, to jest fakt, że wspieramy tutaj tą część gospodarki, która ma szansę stać się, a może już się stała, naszą taką wizytówką, jeżeli chodzi o potencjał, o rozwój, o to, że nie jesteśmy tutaj krajem doganiającym świat, ale krajem, który już kształtuje pewne standardy i możemy się pochwalić wieloma firmami. Każdy gracz na świecie słyszał już o CD Projekt Red, prawda? I Cyberpunk, no właśnie, 2077. O wielu polskich firmach już słyszał, a ten właśnie gracz to jest też, co jest ważne, w skali populacji międzynarodowej to my już osiągamy 2,7 miliarda ludzi, którzy grają. Mamy dojść w 2023 roku do 3 miliardów, więc to są naprawdę ogromny rynek i ogromna gałąź gospodarki i bardzo profitowa. No to tak jak teraz widzimy na ekranie, nam koledzy z reżyserki puszczają grę 11 Bit Studios. Premier Morawiecki zapowiedział, że będzie ona włączona do listy lektur szkolnych uzupełniających. To też ewenement w skali kulturowe znaczenie, nie tylko biznesowe, że gry tak naprawdę to już nie jest niepoważny temat. Gry potrafią być bardzo ważnym tematem. Tutaj mieliśmy przykład na to, jak bardzo wychowawczy, edukacyjny walor mogą nieść ciekawe tytuły też polskiego autorstwa, bo to jest gra polskiego studia deweloperów. Ale to też warto chyba zwrócić na to uwagę, że poza samym pojęciem gry mamy pojęcie mechanizmów w tych grach. Tak. I te mechanizmy tak naprawdę to jest biznes w samym biznesie i o to chyba chodzi w programie Gaming. Jakbyśmy mogli tutaj trochę ten temat podrążyć. Bardzo chętnie. Wracając do naszego programu Gaming. Jest jeszcze jeden element, który wspomnę tylko. NCBR zajmujący się innowacjami ma skierowaną swoją ofertę, swoje działanie dla firm, które są w awangardzie. My wspieramy te, które są na topie, natomiast nie mamy funduszy i nie angażujemy się w ratowanie firm. A właśnie ten segment rynku jest bardzo na topie. I teraz, jeżeli chodzi o sam czwarty konkurs, czy w ogóle cały program Gaming. Program nie dotyczy wcale napisania scenariuszu jakiejś gry, czy napisania całej gry. On dotyczy opracowania pewnych elementów, które
będą mogły być uniwersalne dla różnych gier, które na przykład będą jak najlepiej odwzorowywały różne zjawiska w przyrodzie, które będą dobrze odwzorowywały ruchy różnych postaci, animacje, które będą bardzo zbliżone do rzeczywistości i które będą mogły być wsadzane, tak jak klocki teraz, jak się buduje te oprogramowania, to można uniwersalne rzeczy wkładać do różnych scenariuszy. Czy to jest jak taki pakiet, po prostu potem ktoś tworzy jakąś grę na świecie i patrzy na półkę taką wirtualną, tak, z różnymi rozwiązaniami i mówi, dobrze, no tutaj to, jak się świat albo woda będzie zachowywać w tym świecie, to weźmiemy od Polaków. Ten klocek i wkładam, jak wiatr wieje, weźmiemy od Rosjan. Tak jest na przykład. Natomiast również trzeba zwrócić uwagę, że w tym konkursie akurat, ale i w poprzednich, tylko w tym w skali 1/4, to są projekty, które nie tylko wiążą się z rynkiem gier, ale wykorzystują mechanizmy z gier do różnych innych dyscyplin. I mam tu na myśli zarówno edukację, i teraz jest to szczególnie ważne, prawda, bo różne symulacje, które można wirtualnie przeprowadzać, mogą mieć zastosowanie w edukacji i przy tym okresie pandemii, w którym jesteśmy, to jest szczególnie cenne. Również w medycynie różne systemy w grach oparte na echolokacji przydają się osobom, które w ograniczonym stopniu mogą się poruszać. Mogą być również przyczynkiem do zmniejszania barier dla czy to osób wykluczonych z powodu swojego wieku, czy częściowo wykluczonych, czy też częściowo z powodu przebytych chorób, udarów, tego typu rzeczy. To również mechanizmy z gier, zwłaszcza wirtualna rzeczywistość, którą gry bardzo dobrze wykorzystują, przydaje się w tego typu wspomaganiu osób w świecie realnym. No tu mamy te wyszczególnione takie rzeczy, na przykład jak uniwersalna multiplatformowa aplikacja do testowania gier komputerowych z udziałem graczy, tak? Czyli to też nie są gry, to są narzędzia na do sprawdzania, czy to, co się napisało, czy rzeczywiście jest ciekawe i czy spełnia wymagania. Mhm. Czyli tak, mamy innowacje, w innowacjach tak naprawdę, w bardzo modnych branżach, które możemy wspierać, możemy tworzyć rozwiązania typu i zarówno platformy, jak i takie do wrzucenia do jakiejś gry po prostu przez kogoś, które są jakoś tam bardzo zaawansowane. No w grach jest tak naprawdę, proszę państwa, jeszcze dużo do zrobienia. Nie wiem, czy jeżeli państwo grają, czy nie, te światy wyglądają już coraz piękniej, coraz naturalniej. Na przykład jeszcze jest dużo do zrobienia, jeżeli chodzi o animację postaci, zachowania i tak dalej. Jest gdzie robić te innowacje w grach? Jak najbardziej. Dużo jest miejsca, pomimo że te gry rzeczywiście od tego, co można było na początku, gdy się tworzył rynek, widzieć bardzo prostych animacji, jakichś piłeczek, które były odbijane przez platformy, które tylko się mogły w dwóch wymiarach, w jednym wymiarze poruszać, po obecnie gry, które mają swoje scenariusze, mają akcje, mają postaci, które wypowiadają dialogi. No to wszystko to jest bardzo duża przestrzeń, która została pokonana. Tym niemniej jeszcze równie duża albo jeszcze większa drzemie w tym sektorze. I warto w ten sektor inwestować i tak jak mówiłem, i ze względu na przychody generowane przez te firmy, i ze względu na rynek kapitałowy, w którym producenci gier zajmują bardzo wysoką pozycję, są wysoko kapitalizowani na giełdach, ich wartość, ich firm nie tylko odzwierciedlona wysokością sprzedaży, ale również zyskownością, rentownością, a co jeszcze też inwestorzy wyceniają, to jest przyszłość, czyli ich potencjał do wzrostu, to wszystko składa się na wysoką wycenę tych firm. I właśnie takie trudne sytuacje jak dzisiejsza, gdzie mamy ograniczoną możliwość działania bezpośrednio, no wpływa na ten sektor akurat bardzo pozytywnie. No się chciałem o to spytać, jak pandemia wpłynęła na sam sektor oraz na działalność programów i grantów NCBR-u? Więc jeżeli chodzi o sam sektor, to prognozy, które teraz są korygowane w okresie pandemii, zakładają wzrost wielu wskaźników.
bo zwłaszcza ten sektor związany z transpozycją gier na urządzenia mobilne ocenia się znacznie bardziej perspektywicznie niż to było przed pandemią, jak również sektor, który wykorzystuje VR, czyli wirtualną rzeczywistość, również prognozy wzrastają co do rozwoju tego rynku. Jeżeli chodzi natomiast o NCBR, to no, przykład ten, co pan już podał na początku, ponad 150 milionów, prawda, na tak wąski mimo wszystko cały czas sektor, to jest bardzo duża dotacja. Jeżeli popatrzymy na jakość wniosków, to prawie 50, to jest niecałe 50% wniosków zostało uznanych przez naszych ekspertów za godnych do finansowania, rokujących, że są to bardzo awangardowe projekty, bardzo innowacyjne, gdzie w innych konkursach ten wskaźnik, jak się zbliży do 30, to się bardzo cieszymy. Tutaj on przekracza 40%, więc widać też, że firmy z tego sektora wiedzą, co chcą i mają kadrę, która potrafi to opisać i mają pomysły. I jeżeli chodzi o pandemię, to ilość tych wniosków też jest wyższa niż była przed pandemią. I to dotyczy nie tylko gamingu, to dotyczy wszystkich konkursów, które robi NCBR. My w tej chwili nawet w sobotę i w niedzielę dostajemy wnioski przez generator, czego nie było nigdy. Teraz się to pojawiło, więc ja to już tak nieraz starałem się przeanalizować i w moim przekonaniu to z jednej strony pieniądze, które można tu uzyskać, mogą czasowo posłużyć za załatanie dziur w cash flow firm w bieżących przepływach. I wiadomo, że tych pieniędzy właśnie teraz na takie bieżące wydatki jest mało i pomimo dużych działań osłonowych rządowych każdy grosz tu się liczy. Jeżeli można od nas, to też firmy z tego korzystają. A z drugiej strony, no paradoksalnie, może to nie dotyczy gamingu, ale innych sektorów, poprzez to spowolnienie mamy więcej czasu, żeby zrobić wniosek, żeby go dobrze opracować, żeby go wysłać, żeby zastanowić się nad jakimś nowym pomysłem. I to też może wpłynąć na tą wzmożoną aktywność, którą obserwujemy w NCBR-ze. No, to jest niesamowicie ciekawa uwaga, tak? Przyszła pandemia, nagle zrobiono krok w tył, albo się na chwilę zatrzymano w tej gonitwie i rozglądają się ludzie, szukając różnych metod jeszcze dofinansowania czy zrealizowania jakichś swoich wizji. A co do samego NCBR-u, jego roli w budowaniu innowacji w Polsce, jak jeszcze, na co można liczyć na dofinansowanie w NCBR-ze, jak NCBR rozwija polską innowacyjność? Ja bym właśnie chciał przekonać pana redaktora i państwa, że ta działalność finansowa NCBR-u nie jest tą jedyną i może ona na dzisiaj jest mierzona tymi miliardami złotych, które wydajemy, tą ilością tysięcy przedsiębiorców, którzy otrzymują, czy uczelni wyższych, którzy otrzymują od nas granty, ale w moim przekonaniu są również wartości niematerialne, które NCBR od lat kształtuje i które się przyczyniają do wzrostu innowacyjności. Taką podstawową wartością, którą NCBR wnosi, to jest kształtowanie relacji i kultury działania między przedsiębiorcą a jednostką badawczą. Zawsze to był trudny temat, zawsze trudno było się naukowcom dogadać z przedsiębiorcami, bo ich spojrzenie, ich światy są troszkę oddalone od siebie, prawda? Natomiast, żeby można było mówić o innowacjach, to musi być to sprzężenie zarówno dobrej wiedzy teoretycznej, jak i dobrego biznesowego rozeznania potrzeb na rynku. I tutaj myślę, że NCBR poprzez to, że we wszystkich konkursach wymusza taką współpracę i kwalifikacja wniosków nie może być pozytywna, jeżeli nie ma naukowców, czy to w formie, w postaci osób o uznanym dorobku indywidualnych, czy w postaci uczelni, czy w postaci Instytutu Badawczego, no to powoduje, że siłą rzeczy kształtują się te relacje, one są coraz lepsze
I to takie sygnały mam i ze strony środowisk naukowych, i ze strony biznesu. No niestety musimy już kończyć na dzisiaj, ale stawiając kropkę, można chyba śmiało powiedzieć, że każdy, kto ma jakiś pomysł na innowacje, powinien jednak zwrócić się do NCBiR-u. Może uda się uzyskać wsparcie dla realizacji tej wizji. W moim przekonaniu każdy, i zapraszam serdecznie. Mamy bardzo szeroko teraz akcję taką uświadamiającą, rozpowszechnioną, i liczę na dobre wnioski i dużo tych wniosków. Bardzo panu dziękuję. Naszym gościem był doktor inżynier Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję również. Dziękuję państwu. Miłego dnia. Do widzenia.